Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa w programie z telewizyjnej taśmoteki. Wybory to w obiegowej opinii święto demokracji. Choć to ostatnie polskie święto, dotąd odbija się niektórym czkawką i każdy pewnie inaczej to rozumie. Zatem w pluralistycznym nastroju zapraszam do przypomnienia sobie bolesławieckiej rzeczywistości wyborczej sprzed ponad 20 lat. Dobry wieczór Państwu, a właściwie dzień dobry, ponieważ jest noc z niedzieli na poniedziałek, z 19 na 20 czerwca, a godzina jest 0:25. Tu właśnie w sali 112 obraduje Miejska Komisja Wyborcza, która, jak dostaliśmy przed chwilą informację, niemal jest na ukończeniu już z ustaleniem wyników wyborów do samorządu. Za chwilę, jak sądzę, dowiemy się, kto został radnym nowej Rady Miejskiej Miasta Bolesławiec. Prawdziwą atmosferę. Dobry wieczór. To jest cała Miejska Komisja Wyborcza w składzie, pracującym tutaj aktualnie, zresztą bez przerwy, jak Państwo zauważyli. Możemy na gorąco podać, że średnie zaangażowanie wyborców to było 30% na cały Bolesławiec. I mamy już wstępne ustalenia, obsadzone zostały te 32 mandaty w następujący sposób, że Wspólnota Rodzin Katolickich ma 11 mandatów, Lewica, Socjaldemokracja 9, Forum Wyborcze dla Miasta i Mieszkańców 4, teraz Bolesławiec 7 i Prawica tutaj Wyborcza 1 głos. Rozłożyło się to w następujący sposób. Nie będę tutaj nawet operować imionami, bo w niektórych miejscach nie będę wiedziała, ale mniej więcej podam Państwu. W okręgu wyborczym numer 2 to jest pan bądź pani Abramowicz, 143 głosy z listy Wspólnoty Rodzin Katolickich, Chodyra. Tutaj nie mam jeszcze, ale jest na pewno mniej niż 143. Czubkiewicz 118, Burniak 107, Śliwko Paweł 98, Pawlik 100. W okręgu numer 1 Harciński 204, Czarciński prostuje, Kotowski 108, Krawczyk 115, Kowalski 108, Pińczuk 67, Maliński 125. W okręgu trzecim Zuziak Władysław 216, Rudziński Andrzej 181, Krzywdziński Bogumił 143, Gawlas Elżbieta bodajże 133, Landsberg Władysław 128, Pomichter Ryszard 162 i Roman Piotr 116. W okręgu czwartym Kunecki 118, Chirowski 99, Skobliński 135, Chodyra 101, Bąk 111 i Łomnicka 86. I w okręgu piątym Andrusieczko 210, Gawlik Elżbieta 133, Jasiukiewicz Jan 277, Ruchała Jacek 83, Prawucki Hubert 143, Szczepański Stanisław 114 i Piestrak Babiczuk Janina 201 głos. I tak, tak wyglądają wyniki. Tak, przygotowuję nieoficjalnie. W tej chwili to są nieoficjalne wyniki. Wciągamy to do oficjalnego protokołu, który jest już przygotowany. Z rozliczeniem oczywiście na głosy, na te liczby mandatów i tak dalej. Ale to są główne nazwiska, które tutaj wymieniłam. To są nazwiska osób, które według protokołu wstępnego staną się za kilka dni radnymi Miejskiej Rady. Pani Przewodnicząca, kończy się ten bardzo pracowity dla Miejskiej Komisji Wyborczej wieczór i okres, bo przecież to było poprzedzone co najmniej kilku tygodniami pracy. Czy dzisiejszy dzień, w dzisiejszym dniu odnotowała Komisja Miejska Wyborcza jakieś incydenty, czy raczej wybory przebiegały spokojnie? Nie było większych incydentów, wybory przebiegały spokojnie. Przy tej słabej frekwencji, przy tej niskiej frekwencji wyborczej w zasadzie zdecydowani byli wyborcy i muszę ujawnić jedną rzecz, że głosów nieważnie oddanych, a więc takich, gdzie wyborcy nie mieli pełnej świadomości tego, jak należy tutaj zagłosować, żeby prawidłowo, nie zmarnując tego głosu, wybrać swojego kandydata, określić listę, na którą głosują, a więc wskazać tutaj tę listę kandydata z listy konkretnej z tych okręgów wielomandatowych. Tych głosów jest po kilka nieważnych. Nawet zdarzają się takie komisje obwodowe, w których wszystkie głosy były ważne i wszystkie zostały tutaj liczone i ujęte oczywiście w protokole głosowania. Czyli może nasz wykład w okienku TRB przydał się telewizorom. Mam nadzieję, że wykład w okienku się przydał tutaj. Ja w imieniu wobec tego wyborców, w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję i składam podziękowania na Pani ręce całej komisji, która tutaj pracowicie liczyła te głosy i oby nowa Rada
działała, jak najszybciej się ukonstytuowała, wybrała prezydenta, zarząd miasta. No i podjęła się tego trudu, na który się zdecydowała już w swoich programach wyborczych, kiedy zgłosiła te programy wyborcze. Miejmy nadzieję, że one się spełnią, bo to jest dla nas najważniejsze, prawda? Dziękuję bardzo, przed Państwem jeszcze troszeczkę pracy. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Na 32 366 osób uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział 9943, to jest 30,7%. Najstarszy radny senior, emeryt, ma 69 lat. Najmłodsza radna, nauczycielka z zawodu, ma lat 26. Ogólnie średnia wieku członków nowej rady wynosi 47 lat, a rada liczy sobie 32 radnych, w tym Stowarzyszenie Rodzin Katolickich zdobyło 11 mandatów, Sojusz Lewicy Demokratycznej 9 mandatów, Komitet Wyborczy Teraz Bolesławiec 7 mandatów, Forum Wyborcze na Rzecz Miasta i Mieszkańców 4 mandaty i 1 mandat Prawicowa Koalicja Wyborcza. Obecnie takie wejście do Biura Komisji Wyborczej nie byłoby do pomyślenia. I idziemy za ciosem. Oto sonda uliczna na temat tamtych wyborów. Zna Pani wyniki wyborów samorządowych w Bolesławcu? Nie była Pani w wyborach. Nie jest Pani zainteresowana tym, kto będzie rządził naszym miastem? Pani, jestem bolesławcem już prawie 50 lat. Przestało mi już interesować, co się w tej chwili dzieje. Czy zna Pan wyniki wyborów samorządowych w Bolesławcu? Nie mam czasu, nie bardzo się tym interesuję. Czy znaczy to, że nie interesuje Pana to, kto i w jaki sposób będzie zarządzał miastem? Tak, no ale nie bardzo znam kandydatów i także nie orientuję się. Wiemy, że tylko wygrała ta katolicy. Mhm. Właśnie. Na drugim miejscu jest Lewica. I tam jeszcze kilka mandatów. Teraz Bolesławiec. Tak, teraz Bolesławiec. Co to znaczy dla miasta? Czego się możemy spodziewać? Jakich rządów? Nie wiem. Zobaczymy? Trudno powiedzieć, zobaczymy. Mhm. Czy spodziewali się panowie innych wyborów? Ja myślałem, że może Lewica. Mhm. Tak wyszło, jak jest. Mhm. Czy budzi to jakieś większe emocje panów zdaniem w mieście? Czy właściwie przeszły te wybory tak po prostu? Chyba tak przeszły. 30% frekwencja to niska frekwencja czy wysoka? Bardzo niska. Dlaczego tak niska? Nie wiem. To widocznie coś, mieszkańcy mają tego dosyć. Tego to znaczy czego? Wyborów. Czy to znaczy, że wybory odbywają się zbyt często? Trudno powiedzieć. No trudno powiedzieć. Może i za często, ale czy ja wiem, nie. 4 lata to tak powinno być. Była Pani zaskoczona tym wyborem, czy było to do przewidzenia? Nie, byłam zaskoczona. Byłam zaskoczona, bo jak, ja na kogoś innego. Tak. Jak Pani sądzi, co to oznacza dla miasta? Jakich rządów możemy się spodziewać? No nie wiem, naprawdę nie wiem, bo dla mnie jako emerytki stary to nic nie będzie dobrego. Czy zna Pani wyniki wyborów samorządowych w Bolesławcu? A skąd ja mogę wiedzieć? Ja nie chodzę na wybory, bo i nie mam zamiaru. Jak wejdzie na fotel, to się mądrzy. To, co nie ja powiem, w dupie was mam. Bo tak nie jest. A Wałęsa co narobił? Dobrego? Powiedz pani sama. Weź pani sama powiedz, co narobił Wałęsa. Co może oznaczać dla miasta fakt, że rodziny katolickie zdobyły największą ilość mandatów? Co to znaczy bezpośrednio dla mieszkańców? No być może, że to jest podyktowane oprócz tego, że będzie coś dokonane fizycznie i duchowo. Po prostu każdy liczy na to, że jeszcze wzbudzi się w młodzieży co trochę patriotyzmu. Nowy patriotyzm. Jakiś nowego ducha się wpoi w młodzież. Być może to jest oddźwiękiem i akcentem dla młodzieży, bardzo dobrym zresztą, już od dawna nie mamy żadnych pozytywnych przykładów, począwszy od góry do dołu, skończywszy, no ale w ogóle się cieszymy, że mamy nową radę. To oznacza troszkę zastój jednak, trochę konserwatyzm. Chyba szybko nie pójdziesz wszystko do przodu. Wie Pani, jakie są wyniki wyborów samorządowych w mieście? Nie, bo nie interesuje się, nie byłam głosować, bo się bardzo zawiodłam. Załatwiam mieszkanie, mam zalane mieszkanie, wszystko.
mam bardzo chorego męża i chodzę o telefon, proszę. Bo prawie po dwa razy dziennie Erkę muszę wzywać. Nie ma mi kto pomóż. Także nawet nie byłam na... Rozumiem, że jest pani niezadowolona z obecnych władz. Nie chciała pani mieć wpływu na to, jakie będą przyszłe? Nie, bo mi się zdaje, że jednakowe wszyscy są. Nawet nie patrzyłam na ugrupowania, jakie... Tylko na człowieka. No nie tak bardzo się orientuję, ale gdzieś tak około 30% na pewno głosowało ludzi. Czy wie pan, jakie ugrupowanie wygrało? Nie, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, bo nie mam na to czasu. A czy sam pan wziął udział w wyborach? Nie, nie wziąłem. Dlatego nie wziąłem, proszę pani, już na to pytanie odpowiem. Tu pan kameruje. Dlatego nie wziąłem, bo wszystkie listy wyborcze powinny być na wszystkich rejonach. Ja miałem swoich kandydatów. Na moim rejonie tego kandydata nie było i dlatego nie wziąłem udziału w wyborach. Jak pan sądzi, pan, który nie zna jeszcze wyników, jakie ugrupowanie wygrało w Bolesławcu? No trudno tak powiedzieć, wie pani, dokąd się jakiejś informacji nie dostanie takiej, żeby człowiek mógł coś wywnioskować. No ale uważam, że ta strona lewicowa dostanie na pewno więcej tych głosów, co inni. Kto wygrał? Chyba PSL. Co to może oznaczać dla miasta, dla mieszkańców? Jakie będą ich rządy? Nie wiem, nie bardzo ufam tej partii. Myśmy nie byli na wyborach, także nie jesteśmy zbytnio tym zainteresowani. A mogę wiedzieć, dlaczego państwo nie byli na wyborach? Dlaczego nie byłem na wyborach? Tak. Po prostu mało mnie to interesowało. Jestem z natury apolityczny, także... A wyniki wyborów, przede wszystkim frekwencja, 30%, którą widziałem, to było do przewidzenia. Ja sądziłem, że będzie jeszcze mniej. O czym to świadczy? O czym świadczy? O tym, że ludzie się po prostu nie interesują polityką w tej chwili. Nawet w tym regionalnym tutaj, wydaje mi się, wymiarze Bolesławia. Z czego wynika ten brak zainteresowania? Nie wiem, z różnych powodów. Przede wszystkim z biedą chyba. Ludzie nie mają żadnej w tej chwili nadziei, jakichś tam powiedzmy perspektyw. Także myślę, że sądzą, że obojętnie kto będzie w tej Radzie, to u nich się nic nie zmieni. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zna pani wyniki wyborów samorządowych w mieście? Nic, nie znam. Nie jest pani tym zainteresowana? A czy głosowała pani? Głosowała. Nie interesują panią wyniki? Nie. Czy zna pan wyniki wyborów samorządowych w mieście? A czy wziął pan udział w głosowaniu? Nie interesuje pana, kto wygrał? Nie. Zna pan wyniki wyborów samorządowych w mieście? Nie, mnie to wcale nie interesuje, wie pani. Mhm. Absolutnie. To jest jeden bajzer, więcej nic. Zna pani wyniki wyborów samorządowych w mieście? No, mniej więcej. Mhm. Jak pani ocenia ten, a nie inny wybór? Trochę zaskoczenie, bardziej liczyłam na Unię chyba. Mhm. Co to znaczy dla miasta? Jakich rządów możemy się spodziewać? No tak bardzo to trudno mi jakoś ogólnie powiedzieć. No myślę, że będzie dobrze. Mhm. Jestem optymistką, także... Nowi ludzie, nowe pomysły. Myślę, że będzie dobrze. 30% frekwencja to dużo czy mało, pani zdaniem? Zdaniem mało. Dlaczego właśnie tak niska frekwencja? Ludzie są po prostu zniechęceni do tym wszystkim. I chyba to jest cały. No ja osobiście byłam. I byłabym na pewno bardziej zadowolona, gdyby więcej ludzi. Potem pretensje będą do siebie chyba mieli. Magazyn sportowy z 1994 roku. Rozpocznie się od nietypowego dla Bolesławca sportu, choć o ironio przez miasto płynie bóbr. W wiadomościach sportowych wita państwa Zbigniew Samonek i Janusz Baranowski. Już po raz 12 międzynarodowy spływ kajakowy na Bobrze gościł na terenach Mosiru. Deszczowa pogoda i zimno w dużym stopniu wpłynęła na zmniejszenie liczby zgłoszeń, ale ci, którym to nie przeszkadzało, nie narzekali na brak wrażeń. 120 uczestników z Czech, Niemiec, Węgier i Polski przepłynęło trasę od Lwówka do Żagania. Oczywiście nie obyło się bez przymusowych kąpieli, ale dla wodniaków to codzienne i epizodyczne zdarzenie. Bardzo znacząco zaprezentowała się reprezentacja TKKF Bolesławianka, która pokonała wszystkich rywali i praktycznie między sobą rozdzieliła wszystkie puchary. A oto oficjalne rezultaty. Drużynowo pierwsze miejsce zajęła TKKF Bolesławianka, drugie miejsce zajął Żagań, a trzecie jednostka wojskowa również Żagania. Indywidualnie w krosie kajakowym pierwszym był Bolesław Łach, drugim jego syn Ryszard. W slalomie kajakowym również pierwsze miejsce zajął Ryszard Łach, a w spływie na czas pan Bolesław Łach. W punktacji ogólnej pierwsze miejsce i puchar prezydenta Bolesławca zdobył Ryszard Łach, drugie miejsce Bolesław Łach, a trzecie osada z Wrocławia. Może jeszcze dodam, że bolesławiecki duet z
zakwalifikował się na Mistrzostwa Polski i z pewnością zajmie tam czołowe miejsca. Modelarnia imieniem Janusza Meissnera, działająca przy Młodzieżowym Domu Kultury, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie, zorganizowała w niedzielę 19 czerwca zawody modeli balonów na ogrzane powietrze. Są to zawody, które cyklicznie odbywają się w naszym mieście, a zawodnicy startujący w barwach Modelarni Lotniczej Młodzieżowego Domu Kultury zdobywają czołowe lokaty w regionie. Już od 1974 roku ich instruktorem i fachowym doradcą jest pan Jan Alianowicz. Od maja do czerwca trwały sprawdziany kontrolne spływania dla dzieci z klas trzecich, czyli tych dzieci, które rozpoczęły naukę pływania w minionym roku szkolnym. Pomyślne pokonanie próby dawało uprawnienia do zdobycia odznaki Już pływam. Należało przepłynąć 20 metrów, wykonać skok do wody i wyłowić przedmiot z dna basenu. Do egzaminu przystąpiły dzieci ze szkoły nr 2, 4, 6, 8 i 10. Najwięcej odznak, bo aż 40, zdobyły dzieci ze szkoły nr 2, uczone przez Jadwigę Stachów i Małgorzatę Kozią. 25 odznak zdobyły dzieci z dziesiątki, nauczane przez Adriana Wederskiego. 23 odznaki przypadły w szkole nr 8, gdzie naukę prowadzi Grzegorz Jankowski i Bożena Mańkowska. 17 odznak zdobyły dzieci ze szkoły nr 4, których nauczycielem był Artur Janowski. Dzieci starsze zdobywały karty pływackie, których ratownicy MOSiR-u wydali aż 125. Teraz zapraszamy na baseny otwarte, na których oprócz pływania można będzie korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki, kortu czy placu zabaw. Dla dzieci pozostających podczas wakacji w mieście proponujemy udział w nieobozowej akcji letniej, organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy pomocy MOSiR-u i Związku Harcerstwa Polskiego, organizowanych na terenach basenów otwartych. Będą to 10-dniowe turnusy dla dzieci szkół podstawowych z pełnym wyżywieniem i programem rekreacyjnym. Za jedyne 600 tysięcy złotych. Zgłoszenia można jeszcze zdobyć w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Chrobrego, telefon 47 47. Akcją zajmuje się pani Jadwiga Bobek. Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach swoich możliwości i warunków atmosferycznych będzie starał się organizować w trakcie wakacyjnej przerwy asfaltowe turnieje koszykówki. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w drugiej połowie lipca w dziale organizacji imprez Ośrodka Sportu i Rekreacji i na stronach lokalnej Telegazety. Życząc wszystkim udanych wakacji, żegnają się z Państwem do września Janusz Baranowski i Zbigniew Samonek. A na zakończenie koniec roku szkolnego. To już niedaleka perspektywa, zatem dla uczniów ku pokrzepieniu serc. Ale chodzi o uczniów sprzed 22 lat. W ubiegłym tygodniu dzieci przeżywały jeden z najbardziej ulubionych przez nie dni w roku. Zakończenie roku szkolnego. W środę 22 czerwca ten dzień szczególnie uroczyście obchodzili ośmioklasiści. Dla nich to nie tylko koniec roku szkolnego, ale i koniec pewnego etapu w życiu. Ich dalsze losy w dużej mierze zależą od przygotowania, jakie otrzymali w szkole podstawowej. Zobaczmy, jak przebiegała ta uroczystość w szkole podstawowej nr 10. Młodzież żegna dyrektor szkoły Ewa Niewodniczańska. Słowa, które chciałabym dzisiaj do Was skierować, są bardzo szczególne, naprawdę wyjątkowe. Dlatego, że po raz pierwszy w historii dziesiątki młodzież opuszczająca mury naszej szkoły, są to naprawdę nasze dzieci. Przyszliście tutaj jako uczniowie klas pierwszych, tacy mali, nieśmiani, zagubili pierwsze szanse. Nie chcę pokazywać palcem, ale jeśli chcecie sobie przypomnieć, to spójrzcie na tę ławeczkę. Mniej więcej 8 lat temu tak właśnie wyglądaliście. Dzisiaj jesteście 15-letnimi młodymi ludźmi. Tyle się zdarzyło przez te 8 lat. Tak bardzo się zmieniliście. Jesteście teraz.
tacy piękni, uroczyści i poważni. Wasze niemal dorosłe twarze mówią, że trzeba by już zwijać te straże, co ustawiliśmy wokół was, a nawet wokół waszych snów. Czas się dopełnił. Oto dzisiaj zamkniecie za sobą drzwi, na których widnieje napis dzieciństwo. Już nigdy więcej tych drzwi nie będziecie mogli otworzyć. Być może przed wami lustrzana sala, ale pewnie i mroczne pomieszczenia. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że to, co się dzieje tu i teraz i dziś, zamyka bardzo ważny etap w waszym życiu. W naszym też. Bo chcę wam, uczniowie moi, nasi, przepraszam, podziękować za to, że byliście. Uczyliście się siebie nawzajem. To nieprawda, że my uczyliśmy tylko was. Starzejemy się inaczej i dłużej dzięki wam. Przekonaliście nas, że w wieku 15 lat ma się taką gwiezdną duszę. Że w wieku 15 lat można nie pamiętać, co się mówiło i co obiecywało się wczoraj. Dzięki wam także nasze życie zwielokrotnia się tyle razy, ilu was jest. Chciałabym wam też złożyć życzenie. Pierwsze i najważniejsze to to, aby wasze egzaminy skończyły się dla was pomyślnie. Zapomnijcie podzielić się swoimi radościami, wrażeniami. Wróćcie tutaj i powiedzieć, jak dziesiątka pomogła wam pokonać ten pierwszy, niesłychanie ważny i wysoki próg. Życzę wam jeszcze, żebyście mieli udane wakacje. Żebyście do nowych szkół poszli w pełni radości i entuzjazmu, mimo że mniej bezpieczni niż co roku dotychczas. I życzę wam jeszcze, żebyście zawsze wiedzieli, czego chcecie. Jeśli człowiek wie, czego chce, to najprawdopodobniej będzie to miał. Powiedziałam strasznie dużo słów, ale tak naprawdę to chcę wam powiedzieć tylko jedno. Byliście, jesteście i będziecie dla nas bardzo ważni. Wszystkiego dobrego. A co o swojej szkole myślą absolwenci tegoroczni? Kończysz i dzisiaj rok szkolny, kończy się także wasza edukacja w szkole podstawowej. Ja was chciałem zapytać dzisiaj właśnie przy tej okazji, czy cieszycie się z faktu, że kończycie podstawówkę, a poza tym, czym była ta szkoła dla was? Jak ją będziecie wspominać? No, fajnie jest, że kończymy szkołę, chociaż trochę będzie trudno się rozstawać z nią. Szkoła była, na pewno była bardzo fajna. Chyba myślę, że nigdy się taka nie powtórzy. No naprawdę miło wspominam te 8 lat spędzone w tej szkole. No z jednej strony cieszymy się, że wychodzimy ze szkoły na nowe drogi życia, do innych szkół, ale z drugiej strony będzie przykro rozstawać się z nauczycielami, z przyjaciółmi. Ta szkoła to też będą związane z nią pewne wspomnienia. Różne konkursy, jakieś śmieszne wydarzenia, które spędziliśmy też. Na pewno, tak koleżanka wspomniała, grono przyjaciół z klas młodszych zostanie. Czeka was pierwsza poważna decyzja w życiu, to znaczy wybór szkoły średniej. Czy wiecie już, gdzie pójdziecie do szkoły po szkole podstawowej? Czy to jest wasza decyzja indywidualna, czy może pomagali rodzice, koledzy? Znaczy ja osobiście zamierzam uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym w Bolesławcu. No była to tylko i wyłącznie moja decyzja, rodzice nie mieli na nią żadnego wpływu. A jak panowie? No ja będę
zdawał egzaminy do szkoły, do liceum ekonomicznego. No i to też moja decyzja. Chociaż trochę na to miał wpływ poradnia, w której testy jak gdyby doradziły mi, jaki zawód mam konkretnie wybrać. A co z tobą? No ja wybrałem się do liceum ogólnokształcącego na kierunek matematyczno-fizyczny. Jest to mój wybór. Jeszcze jedno pytanie, to znaczy jak zamierzacie spędzić ostatnie wakacje szkoły podstawowej, no bo tak to trzeba liczyć, ostatnie wakacje przed nauką w szkołach średnich? Ja nie wiem, ja chyba nigdzie nie wyjadę, jeżeli tak, to na Białoruś z mamą, a tak to myślę, że będę w Bolesławcu. Ja na wakacjach wybieram się na obóz żeglarski na Mazury, a oprócz tego to myślę, że będę miło spędzać czas w Bolesławce z przyjaciółmi. Ja na kolonie wyjeżdżam, a później z rodziną gdzieś pod namioty się wybierzemy. Mamy okazję poplotkować. Na pewno na co dzień widzicie w szkole pary, które zawiązały się w 8., 7. klasach. Na koniec waszej edukacji w szkole podstawowej, jaką przyszłość im wróżycie? No myślę, że w naszej szkole są niektóre pary, które przetrwają rozłąkę, pójdą do innych szkół, ale mimo tego przetrwają, choć są takie, które... Była to miłość szkoły podstawowej i myślę, że po wakacjach raczej się rozstaną. A gdybyście mieli wybierać raz jeszcze, czy wybralibyście inną szkołę, czy wybralibyście tę, do której chodzicie? Ja bym do tej szkoły, właśnie do tej szkoły, bo naprawdę miło wspominam 8 lat spędzone właśnie tutaj. Miłych nauczycieli, no niektórych. No, miło grono przyjaciół, tak, mniej miłych. I na pewno wybrałabym, jakbym miała jeszcze wybierać, na pewno tą szkołę. Szczególnie uroczyście żegnano najlepszych uczniów, tych z tak zwanym czerwonym paskiem oraz oczywiście ich rodziców. Gratuluję ci serdecznie i chciałabym, żebyś spokojnie przeszła przez czas egzaminu. Gratuluję ci, Bartusiu. To jest dla ciebie pamiątka. Dziękuję bardzo. A to dla rodziców. Kochani, dziękuję wam za Martę, taką jaka była. Myślę, że to wielka cząstka was samych. Także moje ukłony, nie tylko wobec Marty, ale wobec was. Dziękuję serdecznie. Podziękowania otrzymali także przedstawiciele rodziców, którzy przyczynili się do dobrego funkcjonowania szkoły. Dziękuję panu. Duży wkład mieli zwłaszcza przedstawiciele Rady Rodziców, bez których, jak stwierdziła dyrektor szkoły Ewa Niewodniczańska, nie udałoby się rozwiązać wielu trudnych spraw. Uczniowie klas 8 pamiętali także o całym gronie pedagogicznym, dziękując za trud ich nauczania i wychowania. Przeszłość tylko we wspomnieniach, dlatego szanuję się tych, którzy byli dobrzy. Chciałabym podziękować wszystkim nauczycielom, wszystkim tym, którzy pochylali się nad nami. Oraz podziękować wam, dziewczętom i chłopcom. Podziękować za to, co zatem staje się przyszłością. Dzięki wam dobrą przyszłością. Dziękuję. Były to wzruszające chwile dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Całość zakończyła się jednak radośnie i wesoło dzięki właśnie wesołemu i oryginalnemu programowi artystycznemu. Zresztą popatrzmy. Będzie was słońce grzało promieniem, a stary kaszan osłonicie. Wrócicie zdrowi i opaleni, by w nowej szkole do pracy stanąć w jesieni. Uśmiechem i zedrą pan siastą, co rano tu szedłeś z tornistrem. Uśmiechem witało cię miasto, ulica, plac, domy wszystkie. Przed tobą ścieżka zielona, brzeg morza, pan biały grzebień. Wspomnij czasami i o nas, że tu czekamy na ciebie. Nie mogę tam siąść, bo nie przybywam. Nie mogę tam siąść, bo nie przybywam.
Wiedza, która stała się kluczem do przyszłego życia. Kawiarenka pod kagankiem otworzy przed nami księgę wspomnień, naszych porażek i osiągnięć. Przez 8 lat zapisywaliśmy czyste karty w kronice szkolnej. Co zdobyliśmy, co przeżyliśmy. Trudno nam jednak odpowiedzieć na pytanie, co będzie dalej. Jak wiedzę zdobytą w szkole wykorzystać w przyszłym życiu. Jutro się nauczę żyć. Jak najmądrzej, jak najpiękniej. Własną drogą śmiało iść, a nad sobą mieć piosenkę. Wszystkie smutki spławiać rzeką. Jutro się nauczę żyć. Jutro już niedaleko. Jutro się nauczę żyć. Pomóż mi, wiedzą. Co będzie dalej? To pytanie nurtuje zapewne każdego ucznia kończącego szkołę. Czym kierować się w wyborze szkoły? Jaką drogą iść w życiu? Może na to pytanie odpowie pani dyrektor Ewa Niemodlczańska. Zapraszamy do naszej kawiarenki. Pani dyrektor, proszę uchylić nam rąbka wspomnień. Czy kończąc 8 klasę, wiedziała pani, co trzeba robić dalej? Jakimi wartościami kierować się w życiu? Ja nie wiem, to ja uwielbiam wywiadów udzielać w ogóle, tak. Pytanie jest bardzo poważne, ale nie chciałabym tak bardzo poważnie. Chciałabym wam opowiedzieć anegdotę. I to będzie odpowiedź na moje pytanie, na pytanie, które otrzymałam. Otóż pamiętacie takie sytuacje. 6:15, walenie w drzwi pokoju, bo to już jest młodsza młodzież, no i trzeba pukać, jak się wchodzi do ich pokoju. Jimmy, wstawaj, musisz iść do szkoły. Nie, nie pójdę, ja już nigdy tam nie pójdę. Chłopie, no wstawaj, przecież jest 7:30, przestań marudzić, idź do szkoły. Nie, nie pójdę. Są przynajmniej 3 powody po temu. Po pierwsze, dokuczają mi tam dzieciaki. Po drugie, nauczyciele się czepiają. A po trzecie, szkoła to jest, tak sądzę, dość nudne miejsce. Dobrze, synu, to ja ci podam przynajmniej 3 powody, dla których musisz iść do tej szkoły. Po pierwsze, to jest twój obowiązek. Po drugie, masz już 37 lat. A po trzecie, jesteś dyrektorem tej szkoły. Powiem wam, że kiedy pisałam egzamin wstępny z języka polskiego, to było pytanie, jakim chciałoby się zostać. I pamiętam, że tak strasznie manipulowałam tym potencjalnym czytającym, postanowiłam go wzruszyć, ponieważ ja chciałam być lekarką, która w ogóle będzie ratować dzieci. I to było tak strasznie infantylne. Jak ja teraz o tym myślę, to się wstydzę. Oczywiście robię zupełnie co innego, niż myślałam w 8 klasie. Ale mam nadzieję, że najciekawsze to dopiero przede mną. Dziękuję bardzo. Wiele zmian wydarzyło się od tamtej pory w tej szkole, a przede wszystkim wśród tamtych uczniów. Podobnie zresztą będzie z naszym przyszłotygodniowym programem. Całkiem inne materiały Państwu zaproponuję. Do zobaczenia.